Siemanko, Radek z Apex Clanu z tej strony, jak zwykle w poniedziałek. Mam dla Was ciekawy film o tym, jak przygotować swój motocykl, ale tym razem bardziej konkretnie mam dla Was film o tym, jak przygotować siebie, żeby wyglądać bardzo fajnie na motocyklu jako zawodnik, ale także jako osoba, która sobie jeździ po ulicy i chce bardzo dobrze wyglądać, albo chce mieć kombinezon, który będzie nawiązywał stylem do motocykla, bądź motocykl, który będzie nawiązywał stylem do kombinezonu. Zresztą. Wiecie, o co chodzi. Tymczasem dzisiaj zaprezentuję Wam, jak nakleić naklejki na kombinezon, ponieważ niektórzy z Was używają naszywki. Naszywki są dosyć popularne, natomiast jest jeden problem z naszywkami. Naszywki niszczą Wam kombinezon, no po prostu dziurawicie. Dziurawicie mniej więcej, popatrzcie, w ten sposób. Takie zdjęcia wykonaliśmy, kiedy przyszedł do nas kombinezon, w którym trzeba było odpluć naszywkę, dlatego że ta naszywka miała imię kogoś innego, kombinezon został sprzedany i tak dalej. Z naszywkami dużo ciężej odsprzedać kombinezon, natomiast z naklejkami nie ma takiego problemu. Warunek jest taki, że są to naklejki od nas, ponieważ pojawiło się ostatnio bardzo dużo podróbek tych naklejek. Oczywiście jakość ich jest no, taka jak typowa jakość podróbek. Dziś będziemy oklejać piękny damski kombinezon i ten kombinezon zrobiliśmy w taki sposób, że odrysowaliśmy panele skóry, które są i te panele zaprojektowaliśmy i także te panele przykleimy do kombinezonu. Wy możecie podesłać do nas kurtkę, czy podesłać do nas kombinezon i także jesteśmy w stanie Wam to przygotować. Jeżeli nie chcecie podsyłać, możecie sobie skorzystać z naszego kreatora. Wtedy kompletnie, totalnie nic nie trzeba dodatkowo robić. Robicie sobie sami napisy, przyklejacie je sobie i już. I jest jeszcze jedna opcja, na którą tak naprawdę wpadłem teraz, bo niby dlaczego nie. Możecie odrysować panel swojej kurtki i podesłać ten panel do nas. Ważne jest, żeby ten panel był dobrze odrysowany. To się nazywa trasowanie. Taka profesjonalna nazwa, trasowanie. Odrysowujemy kształt, który jest na kurtce i ten kształt można zeskanować i po prostu go do nas przysłać. Na podstawie tego przygotujemy Wam naklejkę. Naklejcie ją sobie, my wydrukujemy, oczywiście wszystko zrobimy. I już sobie w kilka minut przykleicie. Ja Wam pokażę końcową część tej pracy, to znaczy przyklejanie naklejki, która już została strasowana, która już jest przygotowana do tego. I tą naklejkę nakleimy na kombinezon. Mamy taką piękną kurtkę damską, adrenalinę. I ta kurtka będzie przyozdobiona w naklejki. Jak wspominałem wcześniej, będziemy robili panele. Będziemy przyklejali panele, które, zobaczcie, widać, co to jest panel? Panel to jest coś takiego. I na ten panel nakleimy dokładnie taki sam panel z naszych naklejek. Popatrzcie, mamy przygotowane naklejki i te naklejki idealnie pasują na kombinezon. Cyk, jeden panel, tył. No i z przodu będzie to. Już pokazuję i opowiadam, co trzeba zrobić. Jak zawsze powtarzam to jak mantrę i będę to zawsze powtarzał. Najważniejsze jest oczyszczenie kombinezonu. Jeśli go źle oczyścicie, naklejka nie będzie trwała. I mówię to od razu. Ja wiem, że zaraz ktoś sobie pewnie pomyśli, a co mi tam będzie mówiła ta apexowa kukiełka tutaj, będzie mi mówiła, że tam mam kombinezon czyścić. Ja se nakleję, to se nakleję. Nie, 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 słuchajcie, jeśli wydajecie już pieniądze, no to wydajcie je z głową. Tak naprawdę najlepiej jest oczyścić kombinezon, oczyścić powierzchnię. Zresztą nie tylko przy naklejkach na kombinezon. W przypadku naklejania każdych naklejek, nawet oklejania motocykla, kluczem do sukcesu jest czystość, po prostu czystość. Więc najważniejszą rzeczą, najważniejszą, naprawdę najważniejszą jest oczyszczenie kombinezonu z tłuszczu, bo do tłuszczu naklejka się nie trzyma. Z piachu, bo piachu naklejka się nie trzyma. Znaczy piachu się trzyma, tylko tego, co jest pod piachem, się nie trzyma. Czego tam jeszcze? Jakiegokolwiek brudu. Jeśli kurtka jest brudna, kombinezon jest brudny, no to na 100% się tego nie będzie trzymać. No, zmniejszacie trwałość tego, no i to są pieniądze wyrzucone w błoto. Ważne jest, żeby także oczyścić
kurtkę, jeśli na przykład jest nowa, jeśli kombinezon jest nowy, warto go oczyścić także z tych dodatkowych takich zmiękczających skórę środków, takich, które konserwują skórę, dlatego że wiecie, z fabryki kombinezon wyjeżdża do sklepu, w sklepie będzie wisiał nie wiadomo ile, dlatego stosuje się środki konserwujące i te środki konserwujące także trzeba by było je zmyć. One wsiąkają w pory skóry i one tam są, dlatego bardzo ważne jest, żeby je stamtąd wyciągnąć przed naklejeniem. Po naklejeniu będziecie mogli coś tam sobie nałożyć, co tylko chcecie. Słuchajcie, ja używam wrap cleanera. Jest oparty na alkoholu, jest to środek do czyszczenia pod naklejki, jest idealny i tak samo nadaje się pod nasze naklejki, te właśnie kombinezonowe. Wrap cleaner jest od wrapera. Wejdziecie sobie na stronę naszego partnera foliasamochodowa.pl. Ten o tutaj link to jest do foliasamochodowych.pl i tam będziecie mogli nabyć wrap cleanera. Jeśli nie macie wrap cleanera, trudno, ale także będziecie mogli stosować na przykład, nie wiem, denaturat czy cokolwiek innego, co jest do odtłuszczania. Jakiś odtłuszczacz. Starajcie się, żeby to nie był rozpuszczalnik, jakiś aceton i tak dalej, bo zniszczycie skórę. Natomiast coś oparte na alkoholu jak najbardziej. Ja sobie tutaj już psiknę parę razy i zacznę czyścić skórę. Uważajcie też, żeby nie przeczyścić tej skóry, to znaczy, żeby nie okazało się, że przetarliście coś i tak dalej. Ta skóra akurat na tej kurce jest bardzo delikatna, więc delikatnie ją czyszczę, ale dokładnie. Trzeba powyciągać brud z tych porów. O! I jak dotkniecie i zobaczycie, że rzeczywiście na tej kurce, na tej skórze już nie ma nic, to znaczy, że na tej skórze jest naprawdę... To jest czysta skóra. I to jest ważne, żeby właśnie tak to wyglądało. Ok, nakleimy pierwszą naklejkę, zaraz będziemy szli dalej. Naklejki nakleja się na ciepło, to znaczy naklejacie je sobie, układacie je sobie tak jak należy. Uważajcie, klej na tych naklejkach jest totalnie odjechany, klei naprawdę, naprawdę bardzo mocno. On potem jeszcze będzie kleił, więc żeby sobie ułatwić robotę, starajcie się nie dotykać. Ułóżcie albo weźcie kogoś, żeby wam pomógł, ułóżcie sobie tą naklejkę w taki sposób, żebyście nie musieli już jej więcej poprawiać. Podpowiem wam jedną rzecz. Zobaczcie, naklejkę można nakleić tak, że... Już mówię. Że odklejacie tylko część sobie. Przykładacie. I jak już będzie gotowa ta część, o, to patrzycie, czy ona dalej się układa tak, jakbyście sobie tego chcieli. No i dobra, na razie wstępnie to wygląda całkiem przyzwoicie. I sobie ją układam. Ok, widzę, że będzie szła dobrze, więc powolutku sobie już zaczynam ją przyklejać do samej skóry. O. Uważajcie też, żeby nie zrobić pod spodem jakiegoś zawijaska, żeby wam się skóra nie podwinęła, bo potem będzie trudno to naprawić. Ok, starajcie się to zrobić bardzo prosto. Kawałek został mi, obetnę sobie zaraz ten kawałek i teraz żabę zgrzeje, żeby klej wszedł w pory tej skóry i żeby zaczął sobie wulkanizować, to znaczy, żeby zaczął trzymać się. Robię to jak zwykle opalarką. W waszym przypadku spokojnie, spokojnie wystarczy zwykła suszarka. Także zrobicie to bez żadnego problemu. A, nie ma prądu. Zwróćcie uwagę, naklejka jest wtedy dobrze naklejona, kiedy widać na niej pory ze skóry, kiedy tekstura tej skóry zaczyna wychodzić na wierzch naklejki. To znaczy, że ona jest wtedy dobrze przyklejona. I słuchajcie, i wciskamy ją w pory skóry, proszę.
mocno. Zobacz, jak ona pracuje razem ze skórą, jak jest ciepła. Okay. Możecie sobie także pomóc szmatką, żeby to powciskać. Wtedy szmatka pozwala rozłożyć tą siłę i wchodzi w każdy możliwy, w każdą możliwą porę, która jest w kurtce. Popatrzcie, jakie to proste. Mamy pierwszą część i to by było praktycznie tyle. Nakleję resztę rzeczy i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Odklejam kolejny panel. I układam go sobie bardzo blisko szwu. Mamy jedną część. Już zaraz, cyk. Tu druga część. Okej, dobra, mam, zobaczcie. I teraz wystarczy, że sobie zgrzeję to wszystko. No i co? Jak wam się podoba? Nowa kurtka w takim wydaniu. Według mnie pełen wypas. No i popatrzcie. Tak działają nasze naklejki. Zobaczcie. Według mnie sztos. To taka żabka tropikalna jest. To chyba widać, nie? Dobra, jedziemy z przodem. Zachęcam was w międzyczasie, jak sobie będę tu czyścił, zachęcam was do sprawdzenia naszego kreatora. Mamy w nim kilka ciekawych fontów, które możecie sprawdzić. Kilka takich czcionek właśnie wyścigowych, specjalnie dla was je wykonaliśmy. Mamy także taką czcionkę, która jest, możecie wykonać w stylu kolorowych napisów Valentino Rossiego. Swój napis, swoje imię, czy tam ksywkę, co chcecie. Także na naklejkach kombinezonowych, chyba nie muszę mówić, gdzie będziecie je naklejać, bo to jest bardzo dobre miejsce na to. Tak więc polecam, zerknijcie sobie, tutaj jest adres na dole, gdzieś tutaj chyba, tak? To właśnie jest to. Ale także w opisie filmu mamy linka do kreatora naklejek na kombinezon i tam sami robicie sobie, co tylko chcecie. Okay. Mam, więc zgrzewam. Okej, ostatnia, psik, psik. I kurtka gotowa, włożyłbym ją na siebie, ale jest trochę za mała. Wyglądałoby to komicznie, raczej nie sądzę, żeby miało wpływ na wzrost sprzedaży tych naklejek, ale zobaczcie, co z tego wyszło. Taka zwykła kurtka czarna przeobraziła się w totalnie customową. Gwarantuję wam, że nikt na świecie takiej kurtki nie ma i mam nadzieję, że będzie jej się bardzo podobało. Kurtka niebawem wraca do żaby, a ja w tym czasie zapraszam was do tego, żebyście sprawdzili naszego Face'a, do tego, żebyście odwiedzili naszego Instagrama, ale także, żebyście zasubowali ten kanał, dlatego, że będzie tutaj coraz więcej takich ciekawych rzeczy. Na przykład te dwie dziewczyny, które tutaj obok mnie stoją, one także będą miały nowe ubranka. Jeśli oglądaliście Motobandę, zapewne też już widzieliście, w jaki sposób okleja się kombinezony. Pokazywałem Jajku z brodą, w jaki sposób okleić jeden z jego kombinezonów.
i możecie zobaczyć ten film koniecznie tutaj. Motobanda, jak wiecie, lubi różne wynalazki, więc Daniel wielokrotnie używał tych naklejek nie tylko na kombinezonie skórzanym, ale także na kombinezonie tekstylnym. No i ten tekstylny już trzeci sezon jeździ tak naprawdę bez żadnego problemu, nie odkleja mu się i trzyma się całkiem przyzwoicie, wygląda, nie straciła kolorów, barw. Dostaliśmy kilka pytań odnośnie naszej podłogi. Firma nazywa się QuickFloor. Jest to nasz znajomy Piotrek, jest właścicielem. My używamy jego podłogi praktycznie od samego początku istnienia Apex Clanu. Nie pyli, nie kurzy, co jest bardzo istotne podczas oklejania. No a poza tym wygląda, no zresztą sami widzicie, jak wygląda. Układa się ją tak samo, jak klei się nasze naklejki, czyli po prostu bardzo, bardzo łatwo. Zamawiacie sobie kolory, jakie chcecie i to naprawdę, naprawdę zdaje egzamin. Więc zapraszam Was do odwiedzenia strony QuickFloor tutaj. Zobaczcie także ich Facebooka, zobaczcie, jakie realizacje mają, no i jakie fury kładą swoje koła na tych właśnie podłogach. Zerkajcie na naszego Facebooka, dlatego że, jak już pewnie niektórzy wiedzą, otwieramy kilka naszych garaży już nie tylko w Zielonej Górze, ale także w Bytomiu, więc wszyscy ze Śląska zapraszam Was do Sopla. Sopel Budowa Motocykli Wyścigowych, a tutaj jest link do jego Facebooka, możecie polajkować. Już niebawem, dokładnie tam, będziecie mogli pooddawać swoje motocykle i tam pod szyldem Apex Clanu, Apexowy produkt, Apexowej najwyższej jakości, wprost pod swoim domem, jeśli jesteście gdzieś ze Śląska. Ale jeszcze dwie niespodzianki. Jedną z niespodzianek jest hasło Galway w Irlandii, a druga niespodzianka to hasło Liverpool w Wielkiej Brytanii. Już niebawem na Facebooku damy Wam informację dokładnie, kiedy będziemy tam rozpoczynali działalność. Nasze garaże już są w tej chwili przygotowywane. Jeśli macie znajomych w Irlandii bądź w Wielkiej Brytanii, koniecznie pokażcie im stronkę, o właśnie tą tutaj, bo mamy także specjalnego fanpage'a dla tych wszystkich osób, które są za granicą. Ja także będę tam niebawem, dam Wam informacje, jeśli będziecie w okolicy, będziecie mieli ochotę się spotkać, pogadać, wypić pintę piwa, to bardzo chętnie. Dajcie tylko znać na Facebooku, ja będę go oczywiście przeglądał. Mam nadzieję, że taki sposób ozdabiania kombinezonu Wam się podoba. No i cóż, zapraszam Was na stronę internetową, tam sobie możecie kupić, to są autentycznie groszowe sprawy. Bardzo łatwo się to przykleja, jak już sami widzieliście. No i to chyba z mojej strony na tyle. Do zobaczenia w przyszły poniedziałek, w międzyczasie do zobaczenia na Facebooku, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, na razie.